Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Joken, przed wami kolejny odcinek, a jednocześnie poradnik do gry Total Battle, który, jak widzę, ta seria się wam bardzo spodobała. Macie dużo pytań, więc moje odcinki kolejne są oczywiście odpowiedziami na wasze pytania. Jak mogę wam coś pokazać, mogę wam coś doradzić, to oczywiście robię to z największą frajdą. Dzisiejszy odcinek myślę, że zatytułuję Jak zdobyć kapitan Helenę, oraz dodatkowo wam pokażę również, jak zdobyć kapitana Herkulesa, bo takie pytanie się też pojawiło. Mówimy, moi drodzy, oczywiście o kapitan Helenie, o tej, którą wam na odcinkach pokazywałem. Kapitan Helena, która nam zwiększa tempo produkcji żywności oraz tempo szkolenia jednostek. No, powiem wam szczerze, moim błędem, kiedy miałem niższe levele, no właśnie był brak tej Heleny. Chociaż ja nigdy nie miałem, jeszcze będąc na niższych levelach, dużej liczby wojsk, więc jakby ta Helena nie była potrzebna do żywności. Natomiast no, mógłbym zdecydowanie szybciej szkolić wojska, przez co, moi drodzy, bym zaoszczędził wiele przyspieszeń. Oczywiście mam tych przyspieszeń dużo, ja wam też pokazywałem je w poprzednim odcinku, natomiast uwierzcie mi, że no, tempo szkolenia jednostek plus 161% to jest dużo, czyli w przypadku Heleny jakby każdy poziom, który jej ją awansujecie, to jest o 1% tego tempa, czy to produkcji żywności, czy szkolenia jednostek do przodu. Co ta Helena w ogóle daje? Bo moi drodzy, skupiamy się na Helenie, to wam wytłumaczę. Ja Helenę całkiem niedawno, i to nawet widzieliście chyba na początku serii, w ogóle tutaj umieściłem. Było to za radą mojego przyjaciela z klanu, któremu serdecznie dziękuję za tą poradę. Problem pojawił się taki, że przenieśliśmy się, moi drodzy, do nowego klanu, w którym nie był aktywowany bonus produkcji żywności. Ja musiałem szkolić bardzo dużo jednostek, dużo wojsk do tego wydarzenia Zryw Starożytnych. To macie w poprzednim odcinku, więc tutaj nie będę wam mówić, natomiast faktycznie tych jednostek było wiele. No i przy dużej liczbie wojsk, produkcja żywności, tempo produkcji ogólnie, tak, było na czerwono. No teraz nie mam, bo nie mam dużo wojsk, bo już wam zdradzę, ZUS tak mnie poniosło. Widzowie, poniosło mnie i dwa ataki zrobiłem na Rój Aranchę, bo chciałem troszeczkę awansować dwóch kapitanów. Mimo że się zarzekałem, że tego nie zrobię, to zrobiłem. Ale na szczęście było dużo złota, więc to zrobiłem. Ale nie o tym w dzisiejszym odcinku, to może wam powiem w następnym. W ogóle dziś dla was dwa odcinki, widzowie, nagrywam. Następny będzie o marszach CP. Tylko będę to o 18 nagrywał, bo wtedy te marsze będziemy wykonywali, więc będzie taki poradnik konkretny. Więc tutaj odnośnie Heleny. No i moi drodzy, kiedy przenieśliśmy się do nowego klanu, u mnie ta żywność paliła się na czerwono. No i ktoś z was by powiedział, no dobra, Juken, ale masz tam 500 milionów jedzenia, jak nawet byłoby milion na minusie, to nie jesteś w stanie z tego zejść. No, drogi widzu, pod tym kątem jak najbardziej racja, ale chodzi o to, że tutaj też jak wchodziłeś, no teraz tego nie mam, bo jakby żywność jest okej, ale gdzieś tam może widzieliście w poprzednim odcinku, tu się palił taki niedobór żywności. Im wyższy był ten niedobór żywności, tym koszt szkolenia armii wzrastał. Oznaczało to w praktyce, że jeśli na przykład teraz chciałbym wyszkolić gryfa bitewnego, i on tam kosztuje 5,88 miliona, to uwierzcie mi, ta cena potrafiła wzrosnąć do prawie 10 milionów, czyli niejako dwukrotnie musiałbym więcej wydać srebra. Po co marnować srebra, którego ciągle nam brakuje, prawda? I żeby szkolić wojska. Więc w moim przypadku ta Helena była potrzebna właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, z tą żywnością, żeby no nie wzrastał koszt szkolenia armii. Tak, po drugie, Helena była mi potrzebna po to, żeby skrócić ten czas szkolenia armii. Szczególnie jest to przydatne właśnie, kiedy bierzemy udział w jakichś atakach, jakichś wydarzeniach, gdzie armię uśmiercamy i na nowo przez srebro ją szkolimy. Więc to tempo szkolenia o jednostek zmieniło wiele. I jak wiecie, w moim przypadku, tylko wy widzowie zaraz powiecie, no ale to nie jest duża różnica. No teraz to już nie umiem wam porównać, mogę wam porównać zanim awansowałem koszary, natomiast pamiętacie, pokazywałem wam w odcinku, jak zaczynałem szkolić dane jednostki, to tam było 9 dni, tak?
A wcześniej, gdybym wyjął Helenę, zresztą nie, no mogę wam to pokazać, mogę po prostu zdjąć Helenę z kapitanów. Tylko pamiętajcie, że u mnie nie tylko Helena wpływa na tempo szkolenia, bo również Fartkat i teraz też ta Aurora, dlatego że mają odpowiednie ubrania. O tym wam też mówiłem. Zobaczcie, zdjąłem tych kapitanów i zobaczcie, ile tutaj bym miał. 16 dni miałbym na szkolenie na przykład gryfa bitewnego. 6 dni różnicy. Na te 6 dni na plus, teraz dodam jeszcze raz, żebyście widzieli, drodzy widzowie, tutaj była sobie, no to już to kolejność nie ma znaczenia, prawda, w jakiej ja to, wrzucę. Chodzi o ubrania, to nie chodzi o to, że mamy tu samą Helenę, bo ona oczywiście na to wpływa. Helena odpowiednio ubrana, no najlepiej jakbym miał żółte te wszystkie ubranka. No są czerwone, nie ma tragedii, ale jak widzicie to też wpływa, bo produkcja mamy plus 23% i tempo badań też tutaj i tempo budowy. Także to wam mówiłem w poprzednim odcinku, więc nie będę wam opowiadał o tych trzech kapitanach, dlaczego zawsze ich mam, czy to szkole jednostki w postaci wojska, czy badam technologię, czy buduję budynki. Zawsze ta cała trójka jest u mnie w ekwipunku. I dotyczy to, drogi widzu, który pytałeś o Helenę, właśnie jeżeli skupiamy się na Helenie. W moim przypadku ja wam tylko pokazuję, że ten czas się zmienił też przez tych dwóch kapitanów. Natomiast głównie za szkolenie, tempo szkolenia jednostek wpływa Helena. No to moi drodzy, pytanie, jak ją zdobyć? Bo zobaczcie, ja tutaj mam trzeci poziom gwieździsty. Bardzo bym chciał na czwarty poziom ją awansować, bo zobaczcie, jakby to się zmieniło. Tempo szkolenia jednostek praktycznie dwukrotnie, prawie dwukrotnie by mi wzrosło. Znaczy zmalało w tym momencie, wiecie o co chodzi. No, o eliksir bym się tu nie martwił, no bardziej te kafelki mi brakują, nie? Te fragmenty Heleny Trojańskiej. I te fragmenty, drogi widzu, potrzebujesz, żeby aktywować swoją Helenę. Gdzie ją zatem aktywować? Moi drodzy, musisz wejść w zakładkę klan, tutaj w Unię Triumfu. Jak wchodzisz w Unię Triumfu, to przede wszystkim dość istotną rzeczą jest to, no niestety, drogi widzu, to jest ta zła wiadomość. Heleny Trojańskiej totalnie za darmo nie zdobędziesz. Musisz mieć kupioną złotą przepustkę w triumfalnym wyzwaniu. Jeśli masz kupioną złotą przepustkę, ja może pokażę ci, czym jest złota przepustka, bo tutaj tego nie widzisz. Chodzi o to, że masz triumfalne wyzwanie. Najlepiej kupować tą złotą przepustkę na samym początku, bo jak ja bym teraz, znaczy ja ją mam, jakbyście sami zwrócili na to uwagę, natomiast gdybym chciał kupić tą złotą przepustkę teraz, no to bym tylko odebrał te nagrody. Natomiast chodzi mi o to, że mając złotą przepustkę, tu również zdobywasz te pakiety monet. Zobacz, drogi widzu, tu również zdobywasz pakiety monet. Jak widzisz, mam je odebrane, tak? I kiedy masz tą złotą przepustkę odblokowaną, to wtedy w Unii Triumfu masz coś takiego właśnie jak ta druga linia. Tylko ta druga linia to nie jest, że ty odbierasz to sam, to jest jakby nagroda wszystkich członków klanu, czyli wszyscy pracujecie jako klan na tą drugą linię nagród, prawda? O, zobacz, jeden z fragmentów Heleny, 15 fragmentów Heleny Trojańskiej tutaj odebrałem, tak? Więc tutaj odbierasz sobie 15 fragmentów na przykład Helenki, również odbierasz te monety Unii, tak? Zbierasz te monety, zbierasz. Tutaj lecąc dalej, gdzieś Helena też nam się... O, jest jeszcze raz, proszę bardzo, jeszcze raz 15 fragmentów, czyli już mamy 30 razem, a ty potrzebujesz 50, drogi widzu, żeby w ogóle Helenę odblokować. No i chyba trzeci raz, razy 15, mamy 45, nie wiem, czy czwarty raz się czasem też Helena nie powinna gdzieś tutaj pojawić, nie chcę skłamać, a jest, proszę bardzo, czyli w tym momencie z samej drugiej linii tej Unii Triumfu masz 60 kafelków Heleny Trojańskiej, drogi widzu, co oznacza, że potrzebujesz 50, czyli już możesz Helenę sobie po prostu aktywować. Ale jeśli to tobie, drogi widzu, będzie za mało, tak jak mi, bo ja bym chciał Helenę jednak na poziomy gwieździste awansować, to tu masz coś takiego w tej Unii Triumfu jak sklep. I tutaj ja akurat niestety dałem ciała, bo się skupiłem na innych rzeczach, także widzicie, drodzy widzowie, że jestem no ładnie w plecy, jeśli chodzi o te fragmenty, bo żebym was nie skłamał, miałbym ich chyba, jeśli dobrze liczę, 70.
Tak, no bo mamy 5 fragmentów Heleny Trojańskiej i 14 do zakupienia, czyli 70 bym mógł mieć więcej tych fragmentów, ale spokojnie nadrobię to w następnym sezonie Unii Triumfu. Czyli w sumie już za 2 dni. Jak widzicie, pokupowałem. I chodzi o to, drogi widzu, że tu masz te monety. To są te monety, o których ci wcześniej mówiłem, że je zbierasz. Że zbierasz je przy złotej przypustce, zbierasz je z drugiej linii. Tu zresztą masz napisane. Monety Unii można zdobyć w drugiej linii nagród Unii Triumfu. Umożliwiają one zakup przedmiotów osobistych w sklepie Triumfalne Wyzwanie. Czyli to jest ta druga linia tutaj. Tylko to, podkreślam jeszcze raz, zdobywacie razem z klanem. To nie są twoje wyniki, drogi widzu. To są wyniki całego klanu, także jeżeli masz słaby klan, który no nie będzie na to kładł nacisku, to, że ty kupisz sobie złotą przepustkę, to nic nie da, bo i tak sam tego nie jesteś w stanie osiągnąć, więc musisz zwrócić uwagę, ile osób w klanie ma złotą przepustkę. U mnie łatwo jest to zobaczyć, 99 osób na 100, czyli praktycznie cały klan ma złotą przepustkę, moi drodzy, i dlatego wszystkim na tym tutaj zależy i dlatego zebrałem stąd Helenę Trojańską. Ale tak jak mówię, jest mi to mało, zbieram sobie. No tych monet ja nie przeliczałem, bo ja jakieś na bieżąco je wykorzystywałem. Natomiast jak, drogi widzu, chcesz, no możemy przelecieć. No raz, 250, przypuszczam, że około 1000 można ich tu chyba zdobyć. Ale policzmy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, 2500, 2750, 3000 tych, 3000, moi drodzy, można zdobyć tych monet, za które kupujesz w sklepie. Czyli mając 3000, no tu bym akurat mógł, zobaczcie, za to kupić Helenę Trojańską, nie? Co ważne, te monety, które tutaj masz, również możesz zdobyć, walcząc i rozwalając skrzynię Mimika. To jest właśnie ten taki, tutaj gdzieś był klucz do skrzyni Mimika. Nie, to się chyba odblokowywało właśnie w drugiej linii. Tutaj gdzieś taki klucz, o jest, tutaj. Klucz przyzwania skrzyni Mimika. No i chodzi generalnie, widzowie, o to, że to jest tak jak arena, któryś z członków klanu wzywa tą skrzynię Mimika, no i walczysz z nią. Ja bym ci, drogi widzu, z miłą chęcią pokazał, ale dawno nie miałem skrzyni Mimika, więc w swoim dzienniku nie jestem w stanie znaleźć. Jeśli dobrze pamiętam, to tam 50 chyba tych monet za walkę ze skrzynią Mimika dostajesz. Jednorazowo, no to jak walczysz 10 razy, no to zdobywasz 500. Ale nie wiem, czy to są też chyba też bardziej punkty, nie? Jeśli chodzi o Triumfalne Wyzwanie. Swoją drogą, jeśli chodzi o Unię Triumfu, tutaj też mój klan dość dobrze stoi, chociaż konkurencja zrobiła się spora i spadliśmy z 10 pozycji na 15. Ale nie dzieje się, moi drodzy, tragedia, bo jeśli to utrzymamy, a raczej tak, no to zobaczcie, że 300 skrzyń klan dostanie. Także jeżeli chodzi o Helenę Trojańską, drogi widzu, no to niestety nie jesteś w stanie jej zdobyć całkowicie za darmo. Musisz mieć tą złotą przepustkę wykupioną i dodatkowo musisz mieć w miarę taki, no, ambitny klan, w którym ludzie będą te poziomy chcieli odblokować, wtedy zresztą każdy z członków klanu odbiera te same nagrody, tak? To nie jest, że tylko ty odbierzesz, więc każdy z członków klanu z tej drugiej linii te korzyści ma, więc, moi drodzy, to się opłaca. Później właśnie mając kolejne gwiazdki, bo na pierwszym poziomie gwieździstym to ci nie daje, jak widzisz, żadnego bonusu, po prostu zdobywasz Helenę, możesz ją awansować i tylko będziesz miał taki bonus, jaki level tej Heleny zrobisz. Tak jak widzisz, u mnie jest 161%, bo ma 161 poziom. A te poziomy gwieździste, w moim przypadku trzeci poziom gwieździsty, daje jeszcze dodatkowo tempo szkolenia jednostek, bo ja ogólnie teraz się skupiam na jednostkach, na armii, no 80% dodatkowo. No jak widzicie, zależy mi ewidentnie na czwartej gwiazdce, bo robi to różnica, już nie mówię o widzowie, no 420%, no to jest w ogóle nie do wymyślenia liczba, ale nie wiem, po prostu na razie sobie tego nie wyobrażam. Będziecie obserwowali moje postępy w następnych odcinkach, bo póki co serię będę nagrywał, więc będziecie mogli zobaczyć, jak mi gwiazdka w Helenie przybędzie, a jakbym czasem zapomniał wam o tym powiedzieć, to sami na pewno to zauważycie. Także zapamiętajcie, że moja Helena ma 3 gwiazdki. Więc to jest tylko taki protip co do Heleny.
I podkreślam, warto tą Helenę mieć w ekwipunku, tak, w kapitanach, czyli mieć blisko bohatera. No i oczywiście warto, drogi widzu, tą Helenę ubrać. To pamiętaj, bo to, że sobie samą Helenę nawet awansujesz na poziom 161, to jest nic. Ja widzieliście, jak Helenę szybko awansowałem. Przez to, że gdzieś miałem już dobrą armię na G6, naprawdę no, na setny poziom atakując zwykłe potwory, to idzie szybko. Jak robisz atak na epickiego potwora, to jeszcze szybciej. No teraz u mnie to trochę tak idzie wolniej. Aż mnie kusi, żeby wam pokazać, jak Helenę awansuje i ją wysłać na Rój Anarchę, ale to nic nie da, bo tu już naprawdę idzie to ciężej, nie? Zobaczcie, to już jest znacznie gorzej, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, bo 6,9 biliona punktów muszę zdobyć. Także no to, gdzie średnio za jeden atak dostaję około 3-4 bilionów, akurat tutaj w przypadku Heleny. Zresztą mogę wam pokazać ten mój atak. Także Helenkę warto ubrać, polecam ją ubrać w miarę możliwości w te czerwone ubrania. No ja dążę do tego, żeby ona miała żółte, no ale, co mam powiedzieć, to nie jest tak łatwo z tymi materiałami. Natomiast odnośnie eksploracji krypt mogę nagrać osobny odcinek, też wam dać parę protipów, bo eksploracja krypt ma związek z tymi ubraniami. W tym odcinku nie będę się jakby rozgadywał. Widzicie, to jest wiele rzeczy, które się ze sobą łączą, więc mimo, że nagrywamy odcinek o Helenie, to są rzeczy, które są z tą Heleną bardzo mocno ściśle związane. W moim przypadku są to ubrania naszej Heleny, no bo one wpływają na jej efektywność, plus kapitanowie dodatkowi. Ja wam też udowodnię, że ten Fart Hat, mimo że on ma tempo badań, czyli nie ma kompletnie nic wspólnego z szkoleniem wojska, załóżmy o wojsku tu mówimy, to moi drodzy, ma to wspólnego, ponieważ nasz Fart Hat ma ubranka, w której macie, jak widzicie, oprócz tempa badań macie jeszcze tempo budowy, no i to tyle. No tutaj akurat Fart Hat sam w sobie nie ma ze szkoleniem jednostek nic wspólnego. Nasza Helena niestety też, bo nie ma ubrania, widzowie, które wpływałoby na tempo szkolenia jednostek. Dlatego ja mam Helenę po prostu tutaj pod kątem żywności dodaną, ale jak chcę budować, czy chcę badać technologię, to Helenę również mam blisko, nie? To też, żebyście wiedzieli. Tak samo jak mam na przykład Aurorę, która jest odpowiedzialna za budowę, również jeden jej poziom to jest 1% więcej. Tak samo zobaczcie, ta Aurora ma ten sam, tylko że żółty tutaj, najwyższy, bo ma 30%, to jest najwyższy, więc będę dążył, żeby Aurorę ubrać w żółte ubrania, dlatego tutaj nie dodawałem ubrań, czekam, aż mi się po prostu te wszystkie nasze dodatki pozbierają i będę mógł zrobić żółte ubranie. Także zobaczcie, że te ubrania, nawet Helena na sobie nie ma związane ze szkoleniem wojska, ale ma związane na przykład z produkcją żywności, co jeśli masz dużą armię, no może ci pomóc. Ja już o zasobach budowlanych nie mówię, bo ich mi nie brakuje, więc tak jakby nie powinienem oceniać tutaj zasobów budowlanych, ale może tobie, widzu drogi, się przyda to. Natomiast też i bardzo ważne to jest i tempo badań, i tempo budowy. Także to jest taka moja trójka kapitanów, których zawsze dodaję, kiedy chcę rozwijać coś w mieście. Czyli jeśli chcę badać technologię, budować budynki, czy szkolić armię, zawsze ta trójka kapitanów mi towarzyszy. Więc to by było tyle i myślę, że drogi widzu, już wiesz, jak zdobyć kapitan Helenę. Jeszcze raz na szybko pokazuję. Masz kupioną złotą przepustkę w triumfalnym wyzwaniu tutaj. Musisz kupić ten poziom złoty, to musisz wykupić. Jeżeli to wykupujesz, to dostajesz dostęp do tej drugiej linii nagród w triumfalnym wyzwaniu, bo normalnie jeśli nie będziesz mieć złotej przepustki, to będziesz miał dostępną tylko tą pierwszą linię. W tym momencie masz tą drugą linię i z samej tej linii chociaż te 60 fragmentów Heleny Trojańskiej zdobędziesz, czyli tak naprawdę już ją możesz aktywować, a to, czy dalej te gwiazdki będziesz jej dawać, czy nie, no to już jest, drogi widzu, twój wybór. Ja myślę, że warto, aczkolwiek też musisz liczyć kasę, no bo to za darmo się nie dzieje, nie? Także tutaj nie będę cię w żaden sposób namawiał do tego robienia. Jeżeli mnie byście, drodzy widzowie, pytali, czemu też właśnie moja Helena ma tylko 3 gwiazdki, no bo słuchajcie, no
No kasa, tak? Kasa. Ja wiem, że czasem oczywiście zdarzają się jakieś dziwne promocje, gdzie tutaj tą Helenę, te fragmenty możecie kupić. Tak samo dotyczy Herkulesa, ale dzieje się to jakoś bardzo okazjonalnie. Mam wrażenie, że raz na pół roku, teraz jakbym wam przeleciał, to nigdzie tu żadnych fragmentów Heleny nie zdobędziecie. Ale jeżeli już, to jedyną opcją, która by się opłacała i ma sens, to jest ta złota przepustka, bo akurat... Moi drodzy, złota przepustka w triumfalnym wyzwaniu, mówimy pod kątem Heleny, ale to, że da ci ona korzyść pod kątem Heleny, to zobacz, masz złoto, tutaj gdzieś zresztą widzowie można... Wiecie co? O, tutaj, złota przepustka, wyświetl wszystko. Elitarnej nie sprawdzamy, bo to już jest droga sprawa, 200 zł, ale złota przepustka, niecała stówka. I zobaczcie, co tydzień dostajecie najemników dodatkowo. Nie 26 tysięcy co tydzień, to są wszystkie jakby nagrody, no to musicie podzielić przez 4, nie? Tam koło 6 tysięcy gdzieś było z hakiem chyba co tydzień. Dostajecie również po 100 tysięcy srebra mniej więcej co tydzień. Właśnie te monety, które wam się też przydadzą, tak? Zobaczcie, ile świętej mikstury dostaniecie do wskrzeszania wojsk. Już nie mówię o tych przyspieszeniach marszu, bo tego mi akurat nie brakuje, ale ile jednodniowych również przyspieszeń, smoły, wszelkiego rodzaju, no i srebra. Srebra to są ogromne ilości. O zasobach budowlanych nie mówię, bo tak jak mówimy, ich nigdy nie brakuje. Także to się opłaca. Co do wszystkie inne zestawy typu Triumfatora czy elitarna przepustka, no drogi widzu, no to już kosztuje sporo, nie? To już kosztuje sporo, to już tobie pozostawiam. Więc tym akcentem myślę, że wyjaśniłem, jak zdobyć Helenę, a teraz dowiecie się, jak zdobyć kapitan Herkulesa. Tylko moi drodzy, usiądźcie wygodnie, ja aż prezenty sobie odbiorę. Weźcie głęboki oddech i usiądźcie wygodnie, bo już wam mówię. Pokażę wam, jak zdobyć Herkulesa, mimo że sam tego Herkulesa nie mam. No i ktoś z was powie, pewnie i słusznie, drogi widzu, napiszesz, z jakiej racji ja się wypowiadam o Herkulesie, skoro ja go nie mam. No widzowie, ja wiem, jak zdobyć Herkulesa, a dlaczego go nie mam, to zaraz się sami przekonacie i jestem ciekaw, kto z was napisze komentarz, że chce tego Herkulesa, mimo tego, co wam powiem. No to chyba będzie to milioner. Pozdrawiam. Jak taki milioner ogląda mój odcinek, to ja się całkowicie nie obrażę, jak zechce mnie jakoś symbolicznie wesprzeć, przyda się. Może wtedy uda się widzowie jakiegoś tego Herkulesa kupić, to wtedy go wam na odcinku pokażę, ale... To by się przydał naprawdę milioner na live'ie, bądź oglądający odcinek. Słuchajcie, wchodzicie w triumfalne wyzwanie. I tu już nie mówimy o złotej przepustce, która kosztuje 90 zł. Jesteście gotowi? Naprawdę jesteście gotowi do zobaczyć, jak zdobyć Herkulesa? Patrzcie, musicie wejść w wyprzedażę. To jest jedyna opcja na zdobycie Herkulesa. Z tym małym wyjątkiem, że raz naprawdę na jakiś pół roku jest jakaś promocja za 200 czy 400 zł, gdzie tego Herkulesa możecie kupić, ale to są tak sporadyczne promocje i no 400 zł, 200 zł, no wiecie, ja, moje zdanie znacie, promocją można nazwać coś, co kosztuje 20 zł. Zobaczcie widzowie, musicie wejść w wyprzedażę i teraz tak, ja aż wiecie co, odpalę sobie kalkulator, słuchajcie. Aż odpalam sobie kalkulator, wy go nie widzicie na ekranie, no ale możecie sobie sami zweryfikować. Tylko od razu mówię, że będę zaokrąglał, to znaczy jak mamy 239, to po prostu wbijam 240. Ten grosz zaokrąglimy. Musicie kupić, moi drodzy, więc moi drodzy, musicie kupić to. Cenne zasoby razy dwa. Musicie to kupić. Ja nawet nie zaglądam, co jest w środku, bo to już każdy z was może sobie zajrzeć. Czyli musicie kupić to. Okej, dostaniecie jakiś tam bonus w prezencie. Jak skorzystacie z tego, dostaniecie za darmo taką ofertę. Dobrze, wszystko super. Następnie idziecie dalej i to jest rzecz, którą widzowie musicie zrobić w ciągu miesiąca. Tu was chciałbym ostrzec. Triumfalne wyzwanie trwa miesiąc i to możecie zrobić tylko w skali miesiąca. Następnie musicie kupić to. Doświadczeni gwardziści. Załóżmy, że nabijam na kalkulator 480 zł, tak? Plus 240 plus 480. Już mamy 720. Dostajecie oczywiście prezencie. Mówię, znowu nie zaglądam. Wy sobie możecie kliknąć wyświetl wszystko. Każdy z was sobie to sam zobaczy.
i musicie kupić to. Kolejne 480. To jest w ogóle pierwszy etap, żeby w ogóle Herkulesa zdobyć, moi drodzy. 1200 zł. Jeśli jest na odcinku jakiś milioner, który to kupuje, ja naprawdę się nie pogniewam, moi drodzy, za wsparcie i docenienie mojej osoby. Naprawdę to wsparcie mi się przyda. Jak sami rozumiecie, ja nawet nie jestem w stanie kupić tego Herkulesa, no bo wydawać 1200 zł w grę, żeby samego Herkulesa mieć, to już jest przesada, ale to jeszcze nie koniec, widzowie. To jeszcze nie koniec. Bo jeżeli kupicie to, ja mówię, nie zaglądamy już w dalsze prezenty, bo to nie jest jakby przedmiotem tutaj odcinka, żeby zaglądać w prezenty. Przedmiotem odcinka jest Herkules, czyli 1200 zł równe musicie wydać, tak, aby mieć 50 fragmentów Herkulesa, co oznacza, że dopiero tego Herkulesa macie. Odblokowujecie go. Z Herkulesem sprawa wygląda przynajmniej tak, że każdy jego level, na który go wbijecie, to jego moc przeciwko epickim potworom. Może to być właśnie ten potwór, moi drodzy, ze zrywu starożytnych, tak? Ten blaszak starożytny. Może to być Rój Aranche, tak? To może być każdy epicki potwór, każde wydarzenie z epickim potworem, z którym macie do czynienia. To Herkules radzi sobie z tym świetnie. I w tym momencie, drogi widzu, dopiero masz Herkulesa. Jak będziesz go awansować na setny poziom, to jego siła przeciwko potworom będzie razy 200%, tak? Jeżeli awansujesz na 200 poziom Herkulesa, to jego siła będzie 400%, czyli naprawdę dobrze. Ale jeśli to byłoby ci za mało, no to musiałbyś mieć kolejne te poziomy gwieździste. Widzieliście, jak w przypadku Heleny pokazywałem, więc wiecie, co mam na myśli. Możemy tu wejść, ale no nie jestem w stanie wam pokazać w przypadku Herkulesa, no ale generalnie, jeżeli go tutaj w kapitanach, jak widzicie, macie, jest sobie ten słynny Herkules, tak? A nie, będzie widać, dobrze, będzie widać, więc okej. Okay. Więc pierwsze 50 fragmentów Herkulesa spowoduje to, że wy w ogóle możecie przyzwać, że macie go. Tutaj jest napisane z maksymalnego poziomu 1000%. Mówię, no tak przeliczając, zazwyczaj to wychodzi przynajmniej dwa razy w stosunku do twojego poziomu, jaki masz, drogi widzu. Więc jeżeli teraz musisz wydać 1200 zł po to, żeby w ogóle Herkulesa mieć, awansujesz go i tak jak mówiłem, no będzie on miał setny poziom, to będziesz miał razy 200%. No okej, okay. Dużo pracy, żeby awansować go na 200 poziom, to 400%. Okej, okay. W stosunku do mojej Kleopatry to jest i tak dwa razy więcej. Ale pamiętaj, drogi widzu, że to nie będzie ta siła twojej armii, to jest tylko przeciw epickim potworom, więc ten Herkules nie będzie miał siły na zwykłego potwora, nie będzie miał tej siły na przeciwnego gracza, po prostu będzie miał tylko i wyłącznie siłę na epickie potwory, na te wydarzenia. Więc jeśli ty, drogi widzu, chciałbyś te gwiazdki, te poziomy gwieździste dalej rozbudowywać, zaraz ci pokażę, to w ogóle usiądź jeszcze wygodniej, to chyba teraz rozumiesz, czemu ja nie mam Herkulesa? To zobacz. Oczywiście drugi poziom gwieździsty, jeszcze dodatkowa siła 30%. Plus 90%, czyli jeśli tu byś na przykład wbił ten czwarty poziom gwieździsty, drogi widzu, no to jeszcze dodatkowo 180%, czyli przykładowo mając Herkulesa na 200 poziomie masz 400% już dodatkowo siły, plus jeszcze 180%, czyli prawie 500, no gdzie więcej, prawie 600, bo 580% więcej siły. Już nie mówię o dalszych gwiazdkach, tak? Zobaczcie, widzowie, bo jakbyście osiągnęli maksymalny poziom tych gwiazdek, to jest 860% więcej siły. Oprócz twojej siły, którą będziesz mieć z levelu, czy przy 200 levelu to jest na przykład 400%, czyli łącznie twój Herkules przeciwko potworom będzie miał ponad 1200% siły. Ale to nie jest tak hop-siup, widzowie, że tu sobie gwiazdeczki. Ja wam podkreślam jeszcze raz, że to, co wam pokazałem, to dotyczy tylko tego, że przywołujesz tego kapitana Herkulesa, że go masz i go musisz awansować. Jeśli chcesz te gwiazdeczki sobie awansować, potrzebujesz kolejne fragmenty Herkulesa.
A kolejne fragmenty Herkulesa, widzowie, no to tu się zaczyna jom jaja. Skończyliśmy, kochani, na Herkulesie tu, prawda? Skończyliśmy tutaj. Według kalkulatora jest to równe 1200 zł. No i lecimy dalej. Musisz odebrać wtedy tą nagrodę. I kolejne 480 zł musisz wydać, czyli dodać 480 zł. Dodać. Już mamy 1680. Odbierasz nagrodę, tak? Następnie ebiccy gwardziści, tylko chciałbym ci zwrócić uwagę, drogi widzu, żebyś tutaj się za bardzo nie nakręcał, że to tak super korzystne tylu tych tutaj najemników, ponieważ, moi drodzy, wyjaśnijmy sobie tą rzecz, że ci najemnicy będą ważni, co masz napisane, tylko przez 7 dni. Po pierwsze, będziesz mógł ich używać tylko przez 7 dni. Za 7 dni ci najemnicy znikną, a płacisz za to 700 zł. Zaraz dobiję do kalkulatora. Po drugie, w przypadku mojej Kleopatry, która ma tam 215 poziom, ja bym tych chyba wszystkich najemników 16 tysięcy mógł zabrać. Możemy sprawdzić na koniec odcinka. Także zobaczcie, a tutaj ilu jest najemników, gdzie ci mają inne, zupełnie inaczej te... Tutaj jest 20 autorytet, tutaj jest 2. No to ci mają chyba tylko po 1. Czyli 16 tysięcy tylko tych górali bym mógł zabrać. 16 tysięcy tych górali bądź 16 tysięcy słowiańskich mistrzów. Tych już bym mógł mniej zabrać. I dodajemy do kalkulatora, dajmy 720 zł, tak? Bo ja o tego grosza, widzowie, zaokrąglam, no bo wiecie, jak to w marketach. Łącznie sami widzicie, że nie będzie to przekłamane. Odbieracie nagrodę. Musicie kupić dalej to kolejne 720 zł. Ja wiem, że wy już chyba macie bekę z tego. No i teraz chyba wiecie, czemu nie mam Herkulesa. Odbieracie. Kolejną musicie kupić z gwardzistami. No może niektórzy mają taką metodę, że kupują to co tydzień. Tak? Że odblokowują to co tydzień, przez co mają dużo tych najemników, a jak im znikają jedni, to uzupełniają kolejnymi. Dodać 1200 zł. Na razie mnie w ogóle nie pytajcie, ile już wychodzi w dodawaniu. Podam wam całkowitą kwotę. Odbieracie tą nagrodę na za darmo. Kolejne 1200 zł musicie zapłacić. No widzicie ceny. No nie wymyśliłem sobie tych cen. Ewidentnie macie napisane. I okej, ktoś z was mógłby powiedzieć, że jest 1199,99 groszy. Ale sami wiecie, że jest to 1200 zł, jakby nie patrzeć. Odbieracie nagrodę i ostateczny raz, widzowie, jeszcze raz płacicie 1200 zł. Co daje wam łącznie 6720 zł. Moi drodzy, za to można samochód kupić. Skuter, spokojnie. Samochód też jesteście w smorze i grata kupicie, ale... Sorry, komputer jaki możecie kupić za 6700 zł. Wy możecie kupić komputer, a tutaj dostaniecie... 300 fragmentów Herkulesa, więc jeśli jako tako dobrze pamiętam, możemy sobie to przeliczyć na podstawie Heleny. To jest tylko 300, widzowie. Chciałbym powiedzieć, że to wam nie awansuje Herkulesa na pełen etap. Zobaczcie, u mnie 200 fragmentów jest na czwarty level Heleny. Czyli te 300 fragmentów zużyjecie tu. Tutaj już wam nie zostanie. Znaczy może wam by zostało jakimś cudem. Ale wątpię, ale załóżmy, żeby wam zostało te 200 fragmentów Herkulesa, no to może na czwarty poziom za te 6000 awansujecie. Czyli wiecie, co to oznacza, że zacznie się za miesiąc nowy sezon i wy ponownie musicie te 6750 wydać, żeby mieć Herkulesa na full. No i chyba moje podsumowanie najlepiej zabrzmi... Czy coś jeszcze, drodzy widzowie, tutaj bym musiał dodawać? Napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekaw waszej opinii. No mówię, może jakimś dziwnym trafem milioner jakiś ogląda moje odcinki, dla którego wydanie na Herkulesa takich pieniędzy nie jest to dużo. Dla mnie to jest majątek. Powiem wam, że w dolarach to wychodzi tak około 1700 dolarów. No powiedzmy, że podobnie, no... Być może ludzie w Stanach 1700 dolarów dla nich to nie jest dużo, bo tak jakby dla nas 1700 zł to... Chociaż teoretycznie, jeżeli już bym miał być tak szczery i chamski do bólu, no to widzowie, dla mnie nawet na tego Herkulesa wydanie 1700 zł to byłoby dużo.
Może dlatego, że mam akurat trochę trudniejszą sytuację życiową i no, ładowanie kasy w grę nie do końca jest tutaj istotne, także też cieszę się, widzowie, że chociaż oglądacie do końca te odcinki, bo coraz intensywniej oglądacie, bardzo mi miło, że oglądacie, bo dzięki temu może chociaż parę groszy wpadnie, że chociaż tą złotą przepustkę mogę sobie kupić. Na razie tylko tyle, ale jakby ta oglądalność była większa i zarobiłbym z kanału, możliwe, że kupiłbym Herkulesa, żeby wam pokazać, jak to działa, ale na razie, no powiem szczerze, nie stać mnie na to. Gdyby ten Herkules jeszcze może z 300-400 zł kosztował, to i tak według mnie jest dużo, ale jeszcze bym to może zrozumiał. Nie mówię, żebym kupił, ale bym zrozumiał. Natomiast, no moi drodzy, no co ja mam wam powiedzieć? Pokazywałem wam, liczyłem. Samo 1200, żeby w ogóle odblokować Herkulesa, to według mnie stówkę powinno kosztować, widzowie, w ogóle z tym Herkulesem. Wtedy z miłą chęcią bym kupił. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Teraz tego nie sprawdzimy. Chociaż możemy, nie wiem, przejść do roju Aranhe. Nie będziemy atakowali, widzowie, ale możemy przejść i zobaczyć, czy ktoś... O, widzicie, tu ktoś z wrogów akurat atakuje Kleopatrą. Ale na przykład w moim klanie dużo ludzi jest, którzy mają tego Herkulesa. Naprawdę jest dużo ludzi, którzy mają tego Herkulesa. Ja się zastanawiam, skąd oni mają na to pieniądze, czy drodzy widzowie, to ja jestem takim biedakiem, że mi jakoś szkoda 6000, żeby mieć Herkulesa. No teraz nikt nie atakuje, to nie zobaczymy. Ale bym wam pokazał, jak idzie Herkules. No nic, no tutaj nie zobaczymy. Także widzowie, no pokazałem wam w tym odcinku, jak zdobyć Helenę i uważam, że z Heleną to problem żaden nie jest. Pokazałem wam, jak zdobyć Herkulesa, chociaż sam go nie posiadam, ale dlaczego to... No już chyba w tym momencie sami rozumiecie najlepiej, dlaczego nie mam Herkulesa. No i cóż, drogi widzu, ja będę jeszcze dzisiaj nagrywał drugi odcinek za parę, za 2-3 godzinki odnośnie marszy CP. Pokażę wam od A do Z, jak to CP będziemy zdobywali. Kończąc ten odcinek, wam pokażę, że tego CP nie mam, bo mam 209 milionów, ale o tym powiem w następnym odcinku, który jutro zobaczycie, bo dziś raczej już go nie zdążę wrzucić. Także będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę dla lepszych zasięgów, komentarz pod filmem, bo to pomaga. Dziękuję, że jesteście, że komentujecie. Staram się na wasze pytania odpowiadać. Doceniam to, że jesteście super, także kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.